Nie muszę zbyt wiele tłumaczyć. Gdzieś to działa na pewnego rodzaju klasycznej zasadzie. Są to wszystko analogowe obiekty. Jest to podstawa tak naprawdę tego połączenia tej techniki i tej inspiracji, kiedy zaczęli się ludzie interesować elektroniką i badając na zwierzętach reakcje nerwów. Później rozwija się to do takiej formy. Teraz to rozwija się do jeszcze bardziej nanoformy, bym powiedział. Dlatego nie używam cyfrowych obiektów. Produkują to maszyny i podzespoły, i połączenia są tak makro. Tak jak to w tej kamerze na przykład. Wszystko jest to o wiele mniejsze. To jest akurat element, który można zakupić. To jest taka zwykła kamera CMOS. Kolorowa. Pryzmat. Monitor jest... Tak, cały. W niego nie wchodziłem, tylko po prostu używam go jako wyświetlającej maszyny. Poprzez połączenie między tymi trzema obiektami jest wytworzona ta można powiedzieć, taka trochę deformacja. To jest zwykły, powiedzieć, efekt do ustawiania kolorów i przy montażach wideo i coś takiego. Kamera kręci nam tą rzeczywistość tutaj, jak ją zasłonię. Mógłbym ją dalej odsunąć też, może w następnym jakimś obiekcie. Ten obraz steruje tymi deformacjami, które tam występują, poprzez fotorezystory, które są tam zamontowane. Połączone są one właśnie pomiędzy układami tego obiektu i tych dwóch obiektów. Poprzez odbiornik wizualnie tak naprawdę jest połączenie i białe światło wyzwala czarne, tak niebieskie czy tam czarne. Klasyczne takie obiekty powstają już tam na tej formie działania. No, tak naprawdę robię wiele. Zajmuję się trochę elektroniką, bo jest to jakiś tam z elementów, który stał się teraz też częścią tak naprawdę każdego z nas w jakiś sposób. I będzie się stała może coraz bardziej tą częścią, może nie, nic nie wiadomo. Rysunek to jest też pewnego rodzaju podróż i tak naprawdę dla mnie trochę bardziej chyba zajmowanie się tym jest takim podróżowaniem. Mogę gdzieś tam się czymś podzielić, nie? I przywołać jakieś tam elementy, które dla kogoś mogą stać się też, bądź w emocjonalnym, bądź w jakikolwiek inny sposób, przeżywalne. Prawda? Nie myślę o tym, żeby się zajmować problemem, bo problemów jest bardzo dużo dookoła nas, od tego są inni ludzie. Myślę, że sztuka jest po to, żeby dostarczać przyjemności, jakiegoś innego rodzaju wiedzy, zwiastuna, czegoś. To jest bardziej zabawa, to używam tych obiektów jak gliny, czy jako ołówka. Tam jest płyn po prostu tak dla wibracji, ponieważ ten utwór jest, można powiedzieć, zremiksowałem Symfonia Planet, tam drugi utwór, kawałek wycięty. Symfonia Planet jest kompozycją podróżującej satelity wysłanej w 1977 roku przez NASA. I to są tylko dźwięki, można powiedzieć, obrotów sfer magnetycznych planet, które są zwolnione. 44, tam kilkanaście stopni wolniej jadą i po pewnym czasie, jak to się rozkręci, to zaczynają tutaj, tutaj jest podłączony basowo, tutaj jest podłączony na górę i innego rodzaju są wibracje tych w kółkach. Taka makieta, tak naprawdę gdzieś tam dawno nie byłem w górach. Mogę sobie popatrzeć. W sumie wyglądają jak w miarę okej. Są górki. O, taka jakaś zimna skórolandia. Wiesz, lubię się trochę czasem bawić materiałem. Dźwiękowo szedłem ulicą i rozbierali tam
znalazłem to w trawie. Po prostu lubię taką formę. Gdzieś tam jest bardzo przyjemna. Próbowałem gdzieś tak jakby na zasadzie tych dźwięków tutaj zbudować jakąś kompozycję, tak żeby one się trochę ze sobą też w jakiś sposób przenikały, wchodziły. Tak żeby gdzieś to dało ci trochę tego poczucia takiego, że może że jesteś niekoniecznie w tym białym pomieszczeniu, nie? W którym jesteś. W domu rysuję. Rysowałem ten zestaw. Dużo jakoś to jest przyjemne. Polecam. Rysowanie i dla dzieci, dla wszystkich polecam. Tak. Dla każdego. Kolega Stefan pomaga. Ten gra na perkusji. Tu naklejmy miło. Wystarczy otworzyć okno i cały czas jest ta prędkość dookoła.